Norman, będziesz leżał, będziesz mnie, ty będziesz płakał. Trenerze, trenerze, bo to jeszcze na poprzednim kurwa, panelu... Kurwa, nie pukaj, Ania, tak, kobiety Ania Andrzejewska chciała coś trenera zapytać. Ja nie wiem, czy Ania jest jeszcze na sali. Anka, jesteś tu gdzieś z nami? Ania, zapraszamy. Dawaj, nawijaj. Ja myślałem, że Andrzej przyszedł. No to teraz mówię ja, a pan słucha, dobra? No. Zróbmy tak. Ania, tak. Mów. Tak. Prosimy o ochronę. Uważnie. Czy pan ma się za sportowca? Bo myślę, że pan raczej powinien zostać, ale trenerem. Tym młotkiem to chyba ale nie trenerem dostać. Sportowym. Bo teraz mówię no, ja, dobrze, a pan słucha. Dobrze. Bo uważam, że Andrzej, trener, dobrze, a przede wszystkim mężczyzna, nigdy w życiu nie powinien wypowiadać się w taki sposób na temat kobiety. A jeżeli pan chce wypowiadać się na temat głosu kobiety, to może pan dyscypliny pomylił. A ja jestem specjalistą. A w czym jest pan tylko, specjalistą? Nie tylko. Teraz mówię ja, a pan słucha. Nie. Ja mówię. Nie. Ja mówię. Jeżeli pan chce wypowiadać się na temat tego, czy ja jestem ja kobietą, czy mężczyzną, i uważam, to wie pan, że kultury... Ale my mamy ja mam lustro, to, uważam, że ty nie przerywaj mi. Daj kobietę z mężczyzną. Teraz mówię zmienia ja, a ty słuchasz. Daj kobietę ty słuchasz, nie. Dobra? Nie. Kobiety są bardzo solidne. To poczekajcie, zapytajmy całej sali tutaj, czy Kani ja ojca. Wyglądam jak kobieta, czy jak mężczyzna. Kobieta! Mężczyzna! Mężczyzna! To wiesz co? Kobietą to jesteś ty, a sportowcem chciałbyś się nazywać. A jak chcesz być trenerem i sportowcem, to idź zacznij coś ze sobą robić. Ja cały czas. Zacznij coś ze sobą robić i ćwiczyć, bo jeśli chcesz się mieć za sportowca, to wygląda jak sportowiec i zachowuj się jak sportowiec, pierwsze, a nie jeden wielki cham i burak. Po pierwsze, Anka, bo nie wiesz, co to znaczy szacunek do kobiety. Jestem wiesz przeciwnikiem sterydów wiesz co? I za dużo bierzesz co sterydów. Co ty możesz wiedzieć na temat po pierwsze sterydów? No wiem, i na bo temat słyszę twój tego, głos. Ale znam wiesz co? Dobrze, bez... Większość kobiet proszę ma taki pana, głos normalnie. Normalnie? Większość, no. Czy większość kobiet jak ma taki głos? Jak ty się, człowieku, zachowujesz w tym bardzo momencie? Bardzo dobrze się zachowuję. Mówi do ciebie kobieta. Bardzo dobrze. Jak ty ją traktujesz? A szacunek do swojej, chociaż żony masz? Dobrze, weź to z moją żoną. No, a chociaż do niej szacunek masz, czy też ja nie? Ja ci powiem tak. Bo myślę, że jeżeli wiesz, stoi przed to, tobą kobieta wiesz, i nie ma szacunku do mnie, to i również do swojej żony. Zamknij się, buraku. Siadaj jeden na dupie na krześle, to nie twój panel. I jeżeli ja coś mówię, to nie przerywaj, po pierwsze. Jeżeli a nie szanujesz mnie jako kobiety, to, nie, walka, nie, to nie szanujesz również swojej żony. Zobacz, jak masz muły i sztuczne co mam? Kurwa, co masz do sztucznych cycków? To, że mam sztuczne cycki, to po jestem mężczyzną? Po prostu nie masz naturalnych. Ty, a co masz do tego? Mam do jaki tego, że po prostu za dużo sterydów i zachowujesz się jak facet. Słucham? A ty zachowujesz poczekaj. Się jak baba z tą jeżeli, bizdą, bo, ale co mają moje sztuczne cycki do tego? Cię prosto w głowę nim w tym momencie. Po prostu jestem może za naturą, a nie zmienianiem natury. Ale wiesz co, kobiety, czy nie będziesz mi mówił, jak ja będę kobieta wyglądała? Kobieta zmienia się w mężczyznę, tak? Panie Miku, poprosimy to o mikrofon. To ty spójrz w lusterko, jak wyglądasz i zacznij być mężczyzną, a nie babą. Kończymy, kończymy, Ania. Pani Aniu! A nie, przepraszam, zamknij Andrzeju. Się już, Andrzeju! Zamknij się już, chłopie! Andrzeju! Zamknij się już, chłopie! Andrzeju, ciszej! Panie Mirku, oddajemy mikrofon. Za dużo sterydów! Andrzeju, oddajemy za dużo mikrofon. Sterydów! A ja tak słabo wyglądam, bo jestem po nowotworze, Andrzeju! Bo jesteś pizdą!